Siemanko mordeczki. Idę właśnie na zlot starych zabytkowych pojazdów. Legenda stara. O kurde, i Karusa mają. Zaraz wam pokażę. Gdzieś tam, o trochę dalej jest. Prawdziwy Ikarus. Ja pieprzę. 4 lata tego nie widziałem. Chyba to prawdziwy Ikarus jest, ale nie wiem czy na pewno. Ostatnio to w 2014 jechałem jeszcze w Warszawie Ikarusem. Linia 520. Dobra, jestem w ogóle tutaj w pobliżu Wielkiego Pieca. Szlakowisko jest tam w górę. Jeszcze tutaj jest Wiking, tam trochę dalej. O, tutaj jest Wiking i klinika komputera. Tu jest Vita, centrum medyczne, przychodnia. Specjaliści też są. No i restauracja oczywiście, smakowita. Dobra, zaraz się widzimy przy tym autobusie. Niestety pojechał. Kurde. Dobra, trudno. Lecimy tutaj na górkę na Borkowskiego. I co? Może jeszcze się przejdziemy tutaj do muzeum. A, chodźmy. Pół godzinki do rajdu, także... Także jeszcze zdążę przecież to pooglądać. Ludzie blisko. Dobra. Spóźniłem się dlatego, że aparat sobie przygotowywałem. No, chciałem zrobić parę fotek. Kurde, jakbym nie mógł telefonem zrobić. Ja pieprzę. Chyba jakiś wycieczkowy autobus. Albo taki kurde zabytkowy. Normalnie jeździ do Bocentyna. Jakiś przegubiak to był. No trudno. Lecimy do muzeum. Okej, nie nagrywałem w środku, bo tylko się dowiadywałem co i jak. Dzisiaj wystawa jest, teraz wystawa jest wyłącznie tutaj przed starostwem na Borkowskiego. Na szlakowisku nie ma. Wcześniej myślałem, że będzie na szlakowisku, a tu kicha. Nie ma, także lecimy. I co? Będziemy oglądać zabytkowe pojazdy. No i jestem tutaj już na parkingu przy Borkowskiego. Taki stary, nie wiem, chyba na moje oko 266. Tak, 266 raczej. Tutaj ciężarówka DAF, ale nie wiem jaki model. Szczerze, zaraz się zapytam kogoś. Dla dzieciaków jest idealnie. A tutaj perełka. Jest chyba Dakarowy Star. Za chwilę się dowiemy co i jak. I proszę bardzo, to jest replika Dakarowego Stara. A tutaj akurat będzie wywiad za chwileczkę Starochowickie Media z właścicielem tego oto pięknego DAF-a. Podpalili tego potwora. Cieszę się, że przyszedłem. Miałem sobie odpuścić, ale dobrze, że przyszedłem. Miocki. Miocki. Ale pięknie mruczy. Jeszcze zobaczcie. Tutaj. Kurde, wilk normalnie. A tutaj ta replika. Stara.
Dakarowego. Okej, no to chyba zaczynamy. Tutaj się chyba ustawia samochód peletonu. Jeśli to w ogóle można tak nazwać. Tu jest maluch. Tam chyba jakiś Volvo. Albo Saab. Nie, kurde, tam jest Saab. Brawo ja. Ale sprawdzamy. To będzie gotowy, tak? I poszedł. Poszedł. Malczan. Tam na końcu. Nie przechodzimy tutaj teraz. Jak widzicie, mnóstwo fotografów. I kolejny samochód ustawia się na starcie. Okej, chyba zaczynamy. Ja mogę powiedzieć, że teraz będzie startowała pierwsza para startowi. Danuta i Marek. Inaczej mówią starosta i wice. Trena straszna. I startują. Kurde, dwie rzeczy naraz trzeba robić. Tak, z tej strony. Najlepiej będzie z tamtej strony. Dokładnie. Co nie? Kurde. Moment. Dobra, startuje. Druga para startuje. Dzielna załoga numer 2 i jadą. Okej, kolejna para jedzie. Teraz ze skarżyska już. Widzę, że tam druga para też ze skarżyska. Drugi samochód. Mercedesy. Okej, pojechał. Następny merc. Numer 26. Następny merc jest ze Skarżyska. Wiem, że to nieprofesjonalnie, ale co mam zrobić? Jestem tu jako vloger i jako fotograf. Pojechali. Następna para za Starachowic. Ale jaki to samochód? Kurde, nie wiem, jakiś Nissan? O! Nieźle mruczy. Jak widzicie, sporo rodzin z dziećmi. Ja kurde, muszę. O, ale poszedł. Kurde, jeszcze Saab jest tam. A, czyli to koniec grupy. Okej. No to
To by było na tyle z tej grupy. Nie? Moment. Chyba jeszcze ta BM-ka. O, kurde, ale piękna BM-a. Stare chowickie blachy. O kurde, jeszcze ktoś na motocyklu? Simpson. Czy jakiś motorower, nie wiem dokładnie. Numer 33. 3, 2, 1, wow, ale poszedł. I Simpson jeszcze. Pyk. Oczywiście to strzela moja migawka. Kanonie. Pyk, pyk. No co, trzeba vlogować i focić. Numer 72. 3, 2, 1. I co, to chyba już będzie cała pierwsza grupa. Ale tam już nadjeżdża jakiś Poldas. Mercol. Kurde, piękne furki. Jeszcze będzie melc na blachach skarżyskich. Pyk, 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 pyk. Ważne, że foteczki zrobione. Nagrywamy vlogaska. Numer 51. 3, 2, 1, start! I się pojechał. O, Poldas. Blachy ELW. Kurde. Sorry, nie wiecie może skąd te blachy są ELW? Łódzkie województwo. No to wiem, ale... to wiadomo, że łódzkie, ale ELW? Kurde, nie mam pojęcia. Dobra. Trudno, później się dowiem. I po prostu dodam w napisach. W postprodukcji się doda. Poldas poszedł. O kurde. Golf. Chyba jedynka. O ja. No czegoś takiego to się nie spodziewałem. Opel jakiś. Ja to akurat wolę tutaj zostać, bo serio. Wolę akurat tutaj zostać, bo mam akurat dobrą widoczność. 36. Ale poszedł. A to chyba jakiś kadecik. O kurde. Co to, Wołga? Wołga? O ja. Prawdziwa Wołga. No nieźle. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. I Wołga numer 12. Ja pierdziu, czegoś takiego naprawdę się nie spodziewałem. Oryginalne kołpaki, grill aż się błyszczy, jak nie powiem co. O kurde, zobaczcie jeszcze tam. Wow. Dobra. No, nieźle.
O kurde, motocykle chyba z drugiej wojny. Albo powojenne zaraz. O nie, źle się robi. Zapach dwusuwa. Zapach dwusuwa, panie i panowie. Okej, kolejny. Tak, jedziemy. I się pojechał. I teraz motocykle. Wow. No to trzeba skręcić foteczkę. Kolejne też nadjeżdżają. Piękne furki. Okej. Poszedł. 68 kolejny. Piękny motocykl. Wow. Czegoś takiego też się nie spodziewałem. Serio. Volkswagen Derby, tamten niebieski. Czuć dwusuwa z tego. Okej, czas wiemy. Iko! Jedziemy. Ale mieszanka! Kurde, niebieski dymek. Dobra. Trzeba troszeczkę tutaj przejść. O, stara odpalili. Czuć dwusuwa. Czuć mieszaneczkę. Oj, chyba jednak muszę tutaj się udać. Za dobrze tutaj nie widać było. Ciach, pyk. Bang, bang. Numer 16. Ale poszedł. Maluszek, o kurde. Taki kawał popa w tym malusku za kierownicą. Jakby tak stworzyli, to byś się pojechał. Co jest kawał? Bo duży pacie, widzisz? No tylko, że ja raczej bym się tam nie zmieścił. Tam słyszysz, jak ładnie cykam się mruczy. Ale mruczy. To jest Włoch jeszcze. Włoch? Panowie, serio Włoch? O kurde. Słyszycie to? O ja. Tego to się nie spodziewałem. Okej, kolejny jest Opelek. Ale właśnie. Przepraszam panowie, jaki to jest model Opla? Tigra? No właśnie, jakoś nie mogłem poznać jaki to. Dzięki bardzo. Także widzicie, Tigra, Opalek. Później zobaczymy tam Humvee. Ok. Numer 13. 3, 2, 1, start. O kurde, tutaj dopiero perełka i to jeszcze na starachowickich blachach. Toyota? O, dzięki, dzięki bardzo za info. O kurde, no to obciążenie zleciało.
Piękna Toyotka. Okej, 17 już. Ale to już set. Kurde, ktoś jedzie. Myślałem, że ktoś tam jedzie rajd normalnie motorynką. Ale to chyba jakiś cabrio, Merc. Ale ktoś tam na motorynce jest. Jest prawdziwa motorynka Rometa. Okej, kolejny Merc. Kolejny Merc. Isiu, pojechał następny. Oho! I mamy perełkę. Wartburg. No, troszeczkę ruda go zre, ale ładny. Naprawdę bardzo ładny Wartburg. Muszę go oczywiście przywrócić. O kurde. Cholera. Aparat mi się zawiesił. No bez jaj. Trzeba go było zresetować. Nie wiem, może kurde mi gawka się zawiesiła, czy co? Ale stynie. Ja pierdziu. Już normalnie daje topionym plastikiem od tej Yamahy wyścigowej. Sorry, że tak krzyczę, ale nic nie słychać. Dobra, jedzie Polda. I poszedł. Ale nie wiem kurde jaki model tego Poldasa. Rzeszowskie blachy. O kurde, Wartburgi tam są. Citroen te fuja. O ja. Chyba to fujka to jest albo jakiś inny Citroen. To ten gangster. Okej. I poszedł kolejny. Kolejny Mercol. PKN. Nie mam pojęcia skąd ta funta jest. Wiem tylko, że to jest poznański. Z koło Poznania. Wielkopolski. O. Ale właśnie. Mamy z Jędrzejowa piękną funkę. Trzy, dwa, jeden. I poszedł. Trabi to jest? Czy jakiś inny? Nie mam pojęcia.
ale piękne zabytkowe furki tu mają. No, w końcu coś słychać. Zgasili tego wyjca. No nie tak szybko. Ale zadymił. Z kieleckiego powiatu. Ale jaja, czegoś takiego się nie spodziewałem. Sławny Citroen. Ten gangsterski. Naprawdę piękne maszyny. Piękne maszyny. Wow. Okej, czy mamy pozwolenie na start? Okej, okay, mamy pozwolenie na start. Pierwszy raz na żywo takie furki widzę. O kurde, tam wjedzie. Fuck. Nie zdążyłem tam się dopchać do tego Humvee. Szkoda. Oho, chyba reszta tych wojskowych nie wsiedzie. 29, 3, 2, 1, start! I pyk, pojechał. Żuk? Kurde, żuk będzie teraz jechał? Ale jajo. Prawdziwy żuk. I to jeszcze na starachowickich blachach. Piękna furka. Wow. Dobrze zachowana. Numer 62, 3, 2, 1, start! I pojechał. A, to ten Humvee startuje. Starosta szykuje się do wojska. Ale piękna furka, prawdziwy Humvee. HMMV. Kurde, czy ja go obejmę? Wow. Okej, nie będziemy wchodzić w kadr. Opa. Numer 104. Numer 104. 3, 2, 1. I poszedł. Wow. Humvee, prawdziwy Humvee. O, to jeszcze ta ciężarówka, nie wiem, to jakiś Uran jest? Nie, amerykański.
pewnie GMC. A to jest tutaj kolejny merc. Ups, pan przed kadr, więc pana gdzieś wytniemy. O kurde. Tam będzie ciekawie na górze. No, ciekawie na pewno będzie na górze, ale jak tam szybko dotrzeć? Piękna amerykańska ciężarówka. Pewnie replika z czasów II wojny. O kurde, ale zadymił. Ekologia, kurde. No i stara mamy. Sorry, a jaki to może być model stara? To wiem, wiem. Nie, no wiadomo. Oryginalne to są no. Tam. To jest wszystko już na manie. A, niestety. Niestety, prawdziwy polski star umarł. A szkoda. A szkoda, wielka szkoda. Okej. Okay. Będzie jechał ten wyścigowy motocykl, ta śmierdziawa. Ten pisik jedzie. Bez jaj. Ale jaki głośny. A tutaj to jest chyba oryginalny star 266. Najlepszy z najlepszych. To jest najlepszy star na świecie. 266. Wojskowy. Na blachach wojskowy. 106 jedzie! Poszedł! Zajebiście jest. Pięknie zrobiony. O, i teraz kolejny star jedzie. Nie wiem, to kurde wersja techniczna, czy co? No. Mhm. Właśnie, albo do przewozu. A, to ten z miśkiem. To ten z miśkiem jest. Okej. Okay. Jedzie kolejny stal. Piękna maszyna. Mam nadzieję, że nikomu w kadr nie wchodzę. Kurde, ale przyświetla. Wszystko ok? Chyba tak, możemy chodzić pyk. Dobra, ustawieni już? Chyba tak.
właśnie, szkoda by było pachołka. Szkoda by słupka było, jakby został rozjechany. Oho, jedzie ta amerykańska ciężarówka. Zawrócił i wraca. Ale jaki to jest? Chyba GMC jakiś. Pewnie replika z drugiej wojny. Dobra, jeszcze chyba nie ma pozwolenia do startu. Oj, sorry, że tak publikę ręce. Kolejny star, ale chyba to już na podwoziu Manowski. I jest ta replika Dakarowego. Okej, okay, kolejny star. Oho, chyba robił kolejne kółko już. 105. Okej, poszedł, poszedł. No właśnie, kurde, drugi raz. Drugie kółko już robił. Okej, jedzie limuzyna. Merc. 3, 2, 1, start. A tam start 25. Nie wiem, czy to oryginał, czy replika. Ale kurde, wygląda mi nawet na oryginał. Okej, wystarczy tych koteczek. Już nie kręgosłup boli. Trzeba trochę normalnie kręcić. 111. Jedzie. Ale niebieska. Stop! Poszedł kolejny. Ale czy on już nie jechał? Sorry, tamten już nie jechał. Ten... No właśnie. Kurde, ja już tutaj nic nie ogarniam. No właśnie. Kurde, już nic tutaj nie ogarniam. Dobra. Lecimy wyżej. O, piękny silnik. Volkswagen. Zaraz zobaczymy, co to za model. Jasne, jasne. Właśnie idziemy z tyłu zobaczyć sorki. Sorry, panowie. A, Jetta! Jetta, kurde! To jest ta Jetta, o której mi Paweł mówił, bo to jest furka mojego ziomeczka. Tak się prezentuje w środku ta Jetta. Ale gorąco bije, kurde! Nie no, nie będę wsiadał. Dobra. Właśnie, zobaczcie jeszcze tą klamkę. Aż się boję trzaskać. No właśnie, właśnie, nie trzaskać, kurde. Bo... No właśnie, właśnie. Ops. Mamy tutaj Merca. Przepiękny, ten, który widzieliście wcześniej. Na starcie. 120. Niech mi pan powie, jaki to jest model? 120? 124. Dzięki to bardzo. Wie pan co, pierwszy raz w ogóle w życiu widzę, żeby Merc był po pierwsze dwukanapowy i taka po prostu limuzyna. Taki sobie. Przepiękny. No dziwak, ale no, przykuwa uwagę. No i to jeszcze.
piękne krzywizny. I pieski są. A tutaj ten golfiacz śliwkowy. A teraz proszę bardzo, Citroen BX19RD. Dieselek? Mówi pan, że dieselek. A to jest furka mojego ziomeczka Pawła. Witam, cześć. No. Proszę bardzo, zobaczcie sobie do środka. Jasne, jasne, za chwilę wsiądę i zobaczycie. Zobaczycie, co to jest za igiełka. Zobaczcie. O, tak wygląda tylna kanapa. Tylna kanapa. Deska rozdzielcza, no zobaczcie, no idealne, no wiadomo, no nie ma airbaga, ale przecież trzeba spokojnie sobie jeździć. O, a tutaj widzę, że radyjko Sone. Takie, taka jest regulacja klimy chyba. Nie, no naprawdę elegancko. Oho, a tam jadą kolejni. Nie no, piękna furka, ale trzeba trochę przewietrzyć. No to ja już wracam na chatę. Paweł mnie tutaj odwozi. Dzięki bardzo, Paweł. Nie ma sprawy. Oj, bo kurde, no kręgosłup mi wyszedł. Aj. Zobacz, jakie tutaj stare. No, nagrywałem te stare. O kurde, ja pierdziu, zaraz nam w dziób wjedzie. Będzie dobrze. Bo jakby za mocno kurde depnął gaz na wstecznym, to będzie pojechane. Co to, był drift jakiś? Coś? Nie, była jazda do góry, wiesz? Była. Próbuj sprawdzić. Jedziemy. Na razie tutaj przez rynek, później, bo Paweł akurat za bardzo nie wie. Nie wiem za bardzo, jak tutaj do mnie dojechać. Pani Marii Molin Raczyńskiej, jej mąż, świętej pamięci Jerzy Raczyński, był kolekcjonerem samochodów, w ogóle ta rodzina jego i jej. Coś o nich właśnie słyszałem, no. Jest prosto? Można prosto. Tak? Mieli fabrykę samochodów na Śląsku Cieszyńskim, samochodów ciężarowych. No i on był kolekcjonerem, miał kilkadziesiąt lat swojej historii, kolekcji, a handlarz trafił na drop tego samochodu tak, że ona zadzwoniła do muzeum w Krakowie, inżynierii miejskiej, że ma kolekcję do sprzedania, no ale muzeum nie było, i co, tutaj w lewo, nie? Tak, w lewo, muzeum w lewo. Nie było stać, wiecie, na zakup tych aut, ale tam ich tak, no i udało mi się go wyrwać. No tak. I teraz akurat w lewo, koło szkoły akurat, w góry. Dobra, tam jest zamknięta kościelna. Tak, kościelna jest zamknięta, więc trzeba koło Stokrotki pojechać. A, to mi tam powiesz. No jasne, jasne, zresztą teraz widzowie będą mieli mały, właśnie podróżniczy kawałeczek we vlogu. O, tutaj linia N na Nowowiejską. Tomek, dobra, zatrzymaj ten telefon tak, żeby było cokolwiek widać drogi, bo widzę, że tu jest sufit kręci. Tutaj, nie? Mhm. Nie, spoko Peter, nie masz się co martwić. Ja akurat drogę kręcę. No i teraz w Alei Armii Krajowej. Skręcamy na światłach. A pan, ale ten samochód to jest w ogóle jako osoby prywatne, czy jako kogoś stawiony do was? Nie, nie, to jest mój, który ten? To mój, prywatny. Ten Ford? A ten, a tamten biały ci chodzi? No. To biały to jest kolekcjonera, pana Artura. Nie, to ja mówię o tym pokusie w Gondii. To my kupiliśmy od prywatnej osoby. Czyli wy pan sprzedaży wystawiacie, po której nie trzeba 2% kupać? Tak, macie, tak. Teraz to skręcać tu? Czy nie, prosto, bo jest akurat tutaj objazd. Słuchaj, Piotrek, ja bym ci go sprzedał za 3800, no. Bo
powiem ci, jak sytuacja wygląda, mi się chciało tu no. na... A ty popalisz tego, tak? No. Rynka, dobra, myślałem, że się palimy, nie? Yes. Słuchaj, sytuacja jest taka, że Magda dostała wodę po prostu no. w Warszawie. No. Bardziej pod Warszawą. No jestem u siebie na dzielni. Paweł pojechał z Piotrkiem, pojechali, więc no cóż, ja wracam na chatę, zrzucać fotki i trzeba podładować telefon, bo pada. No a niestety się rozłącza tutaj z tego powerbanka. Dobra, no to cóż, trzymajcie się, wielkie pozdro, Piona.